Szanowni Państwo, dzisiaj mija rok od momentu, w którym zostałem zatrzymany. Sprawa zaczęła się, teraz już wiemy to z dokumentu, dzień po tym, jak złożyłem zawiadomienie o możliwości popełnienia oszustwa przez Jarosława Kaczyńskiego w imieniu pana Geralda Birkfellnera, który zarzucał mu, że został oszukany przy planowaniu budowy tak zwanych dwóch wież. To właśnie dzień po tym, jak złożyliśmy zawiadomienie, prokuratura krajowa w trybie pilnym nakazała wszcząć postępowanie prokuraturze wrocławskiej dotyczące sporu, który się toczył między dwoma zarządami byłym i obecnym spółki Polnord. Sprawa początkowym etapie w ogóle nie dotyczyła w żadnym razie działań osób trzecich, takich jak ja. Gdy 15 października o godzinie 13:18 wychodziłem z budynku Sądu Okręgowego w Warszawie, po rozprawie byłem razem z klientem, podeszli do mnie agenci CBA, zatrzymali mnie, skuli kajdankami i przewieźli do domu. W domu dokonano przeszukania. W tym samym czasie CBA weszło do mojej kancelarii. To już było oczywistą niezgodnością z prawem, bo nie można przeszukiwać kancelarii adwokackiej bez obecności adwokata, który przecież jest dzierżycielem tajemnic adwokackich i tajemnic obrończych, które znajdują się w każdej kancelarii prowadzącej sprawy karne. W domu dokonano przeszukania. Myślę, że można powiedzieć, że to ta część przebiegała dosyć spokojnie. Poza momentem, gdy obawiałem się o swojego psa, że zostanie zastrzelony i musiałem go uspokoić, właściwie przeszukanie przebiegało spokojnie. W którymś momencie wyszedłem do łazienki. Za mną szedł agent CBA i tak naprawdę pełną świadomość odzyskałem dwa dni później. Jak się ocknąłem, w pełni dowiedziałem się, że w ciągu tych dwóch dni przebywałem w dwóch szpitalach. W szpitalu w Otwocku moje ciśnienie krwi wynosiło 200, zbliżało się do 250 na 150. Jak mi powiedziała później moja znajoma profesor medycyny, gdyby nie to, że miałem bardzo zdrowy system krwionośny, to przy takim ciśnieniu mogło dojść po prostu do wylewu. Później w szpitalu Brudnowskim w Warszawie przyszła ponoć pani prokurator, stawiała mi jakieś zarzuty. Przyszli biegli prokuratury, którzy się nie zgodzili na przewiezienie mnie do Poznania celem przeprowadzenia postępowania aresztowego. Po tych dwóch dniach, jak się ocknąłem, też dowiedziałem się, co prokuratura chce mi zarzucić. Można powiedzieć, że większej bezczelności w postępowaniach karnych ja nie widziałem. Zarzut bowiem dotyczył tego, że jako adwokat prowadziłem sprawę sądową. Były to roszczenia spółki Polnord wobec miasta stołecznego Warszawy. Roszczenia, które są bardzo skomplikowane, dotyczą rozliczeń za budowę sieci wodno-kanalizacyjnej pod miasteczkiem Wilan. Tę sprawę prowadziłem przed wieloma laty. Był to bardzo skomplikowany proces cywilny, który był prowadzony przez cały zespół moich adwokatów i przeze mnie osobiście. I prokuratura zarzucała mi, że roszczenia, które dochodziliśmy w imieniu Polnord, kiedyś wcześniej Polnord nabył, zdaniem prokuratury, za zawyżoną cenę. No można powiedzieć, że to gdyby adwokaci mieli obowiązek weryfikowania, czy klient, który dochodzić czegoś chce w sądzie, za właściwą cenę nabył to swoje roszczenie czy jakieś prawo,
no to niczego innego by nie robili. I że żadnej sprawy by się nie mogli podjąć, bo przerzucanie ryzyka na pełnomocnika procesowego za to, co klient zrobił wcześniej, jest czymś po prostu absurdalnym. Tak też to ocenił od razu sąd. Sąd w pierwszym orzeczeniu dotyczącym tej sprawy, jeszcze nie dotyczącym mnie, dlatego że nie było wniosku aresztowego w końcu odnośnie mojej osoby, ocenił w ogóle sam fakt, czy spółka, która nabyła te roszczenia, nabyła je w sposób jakiś karygodny, czy one w ogóle były mniej warte niż rzeczywiście ta cena, za którą je zapłacono. I sąd, i to sędziła, sędzina, która można powiedzieć, wedle standardów dzisiejszej narracji była sędziną no, propisowską, bo wniosła o to, aby uzyskać nominację przez NeoKRS. Pracowała jako sędzina w sądzie rejonowym, a wystąpiła w procedurze awansu do sądu okręgowego. I ta sędzina, która dostała nominację z KRS-u 3 dni wcześniej, już wiedziano, przynajmniej CBA wiedziało, że to ona będzie sądziła sprawę aresztów, bo była wyznaczona na dyżur w dniu 17 października zeszłego roku. Więc wiedziano, że ma mieć dyżur, dano jej awans, KRS przeprowadził, a mimo to ona powiedziała, że nie ma żadnego uprawdopodobnienia popełnienia czynów przez kogokolwiek z tych osób, które dokonywały tej transakcji, czyli przez członków zarządów wszystkich spółek, które handlowały tymi wierzytelnościami. No, tym bardziej trudno mówić o odpowiedzialności pełnomocnika, który później te roszczenia próbował w miarę skutecznie dochodzić przed sądem. Jeszcze sprawy się nie skończyły cywilne, ale są na dobrej drodze. Sąd powoływał biegłych. Tak się skończyło pierwsze orzeczenie. Później mieliśmy całą serię orzeczeń sądowych dotyczących również mojej sprawy, albowiem prokuratura zastosowała wobec mnie środki zapobiegawcze, w tym zakaz wykonywania zawodu. To wszystko zostało z hukiem uchylone. Sądy stwierdziły, że ani nie ma dowodu na to, żeby któryś z tych członków zarządu popełnił przestępstwo, ani tym bardziej nie ma żadnego dowodu, żeby popełnił adwokat, który prowadził później sprawę w sądzie. Można powiedzieć, że sprawa w sensie sądowym zakończyła się kompromitacją wymiaru sprawiedliwości. Później sądy, oceniając kolejne elementy, takie jak przeszukanie czy też zabezpieczenie materiałów, poszły jeszcze dalej. Sądy stwierdziły, że przestępczą działalność prowadziło CBA, w ogóle zajmując się tą sprawą, która była sprawą sporu właściwie cywilnego pomiędzy członkami zarządu jednej spółki. Ponownie sąd stwierdził, że doszło do bezprawnego, rażącego naruszenia prawa przy przeszukaniu mojej kancelarii, gdzie właściwie szukano rzeczy zupełnie niezwiązanych z tą sprawą. Wreszcie sąd stwierdził, że zabezpieczone przy mnie różnego rodzaju rzeczy, w tym iPhone w ramach przeszukania osobistego, które również mnie spotkało tego dnia, 15 października, że te wszystkie rzeczy powinny być mi zwrócone i już mi te rzeczy w ciągu tego roku zostały wszystkie zwrócone. Prokuraturze nie udało się przełamać kodów dostępu do iPhone'a, w związku z czym wszystkie tajemnice moich klientów były bezpieczne. To, co jeszcze warto o tej sprawie wspomnieć, to, że wypowiedziały się w tej sprawie różnego rodzaju organizacje adwokackie. No przede wszystkim moja korporacja, Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, Naczelna Rada Adwokacka, Izba Radców Prawnych. Wszystkie z oburzeniem na sposób tego działania i na sam przebieg zatrzymania. Również wypowiedziały się organizacje międzynarodowe, organizacje adwokackie o charakterze światowym. Jestem bardzo wdzięczny za wypowiedź Światowej Organizacji Adwokatów, która się wypowiedziała bardzo stanowczo ustami przewodniczącego, byłego sędziego Sądu Najwyższego Australii. Sprawę oceniała również prokuratura w Rzymie, albowiem CBA kilka dni po moim zatrzymaniu dokonało przeszukania naszego domku w górach we Włoszech. Przy okazji zrobiono zresztą nagonkę na mnie w
w tego rodzaju, że kupiłem sobie jakąś wielką rezydencję we Włoszech. Chciałbym, żeby pan prezes Kaczyński zgodził się na zamianę tego swojego małego, zmurszczałego domku na Żoliborzu na tą rezydencję. Z chęcią od razu bym na to poszedł, bo myślę, że kosztowała z 3 razy mniej niż wartość jego domku. W każdym razie prokuratura w Rzymie oceniła tę sytuację, badała wszystko łącznie z orzeczeniami sądu i na końcu uchyliła decyzję swoją o przeszukaniu. Przeproszono mnie, karabinierzy przywieźli z powrotem wszelkie dokumenty, oddano wszystkie rzeczy, wyrażając oburzenie, że w tego typu sprawie wykorzystuje się służby specjalne włoskie do prowadzenia jakichś działań nielegalnych w podtekście politycznych. O sprawie również wypowiedziała się Komisja Europejska, za co jestem bardzo wdzięczny. W raporcie na temat praworządności oceniono to moje zatrzymanie jako skandaliczny przejaw uderzania w adwokatów, którzy prowadzili sprawy o charakterze politycznym. Bo przecież w tym czasie, gdy mnie zatrzymywano i reprezentowałem wielu polityków opozycji, nadal ich reprezentuję. Podsumowując ten rok, zwracam się do Jarosława Kaczyńskiego i do pana Zbigniewa Ziobry. Panowie, chcieliście mnie zabić. Chcieliście mnie zabić publicznie, politycznie, moralnie. Chcieliście pozbawić mnie zdrowia, wolności, a być może życia. Ja nie pałam żądzą zemsty. Myślę, że zło, które chcieliście uczynić, myślę, w jakiś sposób do was trafi. Albowiem tak zawsze jest, jeżeli człowiek nie żałuje za swe czyny, a wy nie żałujecie, to zło, które wyrządził, trafia do niego. Myślę nadto, że Rzeczpospolita, której przez całe życie starałem się służyć, tak jak rozumiałem, jako poseł, minister, później płacący skrupulatnie podatki adwokat, Rzeczpospolita oceni kiedyś ten wasz czyn i surowo go ukaże, bo sprawiedliwość tego wymaga. Dziękuję państwu uprzejmie.